Witamy wszystkich kolegów hodowców. W dniu dzisiejszym zawitaliśmy do kolegi Dawida Kuczaka. Kolega Dawid lotował w oddziale 0370 Żary. Dawid definitywnie chce rozstać się z hodowlą, ponieważ zmusiło go do tego życie, praca. Dawid, poopowiadaj troszeczkę o twoich gołąbkach, jak latałeś. Później pokażemy kilka gołąbków, jak to wygląda. Powiem tak, pierwszy raz, z tego co pamiętam, zacząłem lotować w 17 roku. Wiadomo, młody hodowca, bez doświadczenia, nie wiedziałem jak przygotować, no to byłem ostatni. Rok później już trochę lepiej, a w 19 już byłem w pierwszej dziesiątce. W oddziale mówimy o gołębiach młodych, bo tylko na młody lotowałem. No i w 20 to się trzymałem w czołówce, do trzeciego lotu, bo na czwartym mi zachorowały, no i poszły już było źle, że tak powiem. No, a w 19 roku się udało 27 przytomnika w okręgu zająć. Okręg Zielona Góra w kategorii 8 z 15 w oddziele na derby zająłem drugiego wicemistrza derbów. W typowanych miałem pierwszego przodownika i z całości w selekcji, bo w oddziele nie pamiętam, byłem 8 przodownikiem. Powiedz troszeczkę może o gołębiach, które właśnie się przyczyniły do tych sukcesów i do tego, jakie gołębie właśnie są u Ciebie na gołębniczku, które będziesz chciał, no, żeby ktoś nabył te gołębie, bo z racji tego czasu może opowiedz, jak to się stało, że musisz się rozstać z gołębiami. Znaczy, rozstaję się dlatego, że pracuję w Niemczech koło Hamburga. Jestem raz w miesiącu w domu i stwierdziłem, że nie ma sensu tego dłużej ciągnąć. Jak to mówią, dwóch strok zagon się nie da utrzymać. Dlatego podjąłem trudną decyzję o skończeniu hodowli gołębi. Myślę, że ktoś będzie sprawiał komuś tego mnie pociechę, tak jak mi sprawiły. Tylko dobrą mękę, dobre witaminy i wyniki będą. A powiedz może trochę o gołąbkach. Pokażemy kilka sztuk. Od czego byśmy zaczęli? Od jakich gołębi zaczynałeś? Znaczy ja pierwsze zaczynałem gołębie, miałem tu jakieś od takiego kolegi, nie zżarł tam całkiem innego, się nie sprawdziły i zacząłem w 16 roku sprowadzić gołębie z Niemiec. Właśnie, różne linie. Najlepiej mi się sprawdziły właśnie po Janzenke, miałem taką Janzenkę 019 linia, po Kadecie z linii Molemana, to jest Moleman linia Kadet. Splangę też mam, od Krzysztofa Czaskalika też mam. Okręg Bielsko-Biała. Właśnie co roku też zajmuję czołowe miejsca w okręgu. Fajnie się sprawdzają. Od braci Kosińskiej też. Tam miałem niedużą ilość. Tam dwie, trzy sztuki w sumie miałem. Fajnie się sprawdziły. Od Krzysztofa Skowronka. No, są czołowi hodowcy oddziału Żal, tam wielu innych. Też od Marka Uszoka jest samica. To mi wydała fajne młode, fajnie latały. Każdy gołąb jaki jest na gołąbniku jest dostępny na sprzedaż. Gołębie rozpłodowe, lotowe, kilka młodych jest z tego roku. Myślę, że każdy coś dla siebie znajdzie. Są różne rozpłodowe, dziobate, pstre, młode. Pierwszy gołąbek, Dawid, co mamy? Pierwszy gołąbek, ogólnie teraz zaprezentujemy drużynę drugiego wicemistrza derby. Liczyło się tam 5 gołębi, mi zostało 4, bo piąty został wyselekcjonowany po lotach. No i mi też zniszczył wynik ten piąty gołąb. Te 4 się spisały, a piąty zawiódł, nie go wyselekcjonowałem. Tutaj mamy gołębie 19 roku, 567 numer. 5 w kanale, 4 konkursy. On i jego brat z gniazda, co jest najciekawsze. I on pochodzi ojciec. Jest Moleman linii Kadet, a matka jest Janzenka 019. Właśnie po nim mi bardzo fajnie latały. Nie tylko one, ale też ich dzieci, czyli wnuki do tamtych. Tak samo były typowane w 20 roku i tak samo były typowane. Także cała linia chodzą, pokolenia. Tu jest numer 567. Się przyczynił do tego puchalu. Też był regularnie typowany do drużyny 8 z 15. Która w okręgu
zajęła 27 przodownika. Za chwilę pokażemy jego brata z gniazda. Tutaj mamy jego brata z gniazda, numer 568. Chyba tak samo w drużynie derby i w drużynie typowanych. Tak samo ma 4 konkursy na 5 wkładań. I co najlepsze, on też ten brat z 5 lotu, to było w tej Pejne, 30 km, usiadł jako 32 na oddział. Dosyć ciężki lot. Też będą ich dzieci przygotowane na sprzedaż. I ich ojciec. Tutaj mamy ojca tych gołębi. To jest mały malini kadet. Jest z 11 roku, numer 73. I co jest najciekawsze, że rok później go spalowałem z inną samicą. I po nim właśnie bezpośrednio syn w 20 roku miał w sekcji pierwszy konkurs na ponad 2000 gołębi. Pokażemy go później. A w oddziale tam było 4752 gołębi dokładnie. Był piąty. Także ogólnie jak się go palowało, to dawał fajne dzieci i też wnuki po nim latały. Mamy syna Molemana, tylko że już z innego łączenia, bo ja co roku zmieniam palowania. To jest właśnie gołąb, który z 20 roku, numer 562. Na pierwszym locie miał w sekcji ponad 2000 gołębi pierwszy konkurs, a w oddziele było dokładnie 3752 gołębi, był piąty. Czego były innego hodowcy. I jego brat jest też taki sam właśnie szali. Więc półbrat do tych co rok wcześniej były w drużynie drugiej wicemistrza derby i w typowanym w okręgu na swojego przednika. A matka tego gołębia jest taka mało znana linia z gołębi angielskich, była linia Dolbin. Właśnie zaraz pokażemy jego brata jeszcze, rok starszego. Tutaj mamy półbrata, rok starszego, numer 562. Ten ma numer 560. Miał mu tak w drużynie właśnie derby. Tam mi wyroczyła ten puchar. Jest właśnie po tej samicy z Dolin. To jest angielski gołębi, jest... Mało kto tej linii słyszał, ale wydawała samica dobre gołębie. Wiedziałem, że po nich można typować. To samo jest wszystko na sprzedaż. Tu mamy gołębie z 20 roku. Są wnuki Janzenki. I to są... Ta samiczka jest po tym, co miała na 5,4 konkursy po numerze 567, a ten jest po jego bracie 568 z gniazda. Ja tak połączyłem razem na pokrewieństwo. I co najciekawsze, one były też lotowane w 20 roku. Tak samo były typowane. Tutaj numer samicy jest 542. Tylko dodam ciekawostkę, że matka tej samicy to jest oglądana samica od Marka Uszulaka. Po tam najlepszym gołębiu w kategorii B. Ma białe piłko tutaj samica. Tutaj jest numer samczyka 550. Mam taką ciekawostkę, że 550 miał tej siostry 549, która z pierwszego lotu przyleciała mi z dwoma innymi gołębiami. Ten, który się odbił, był pierwszy w sekcji, a piąty w oddziele. Ona się odbiła dopiero po 2 minutach jako 18, jako bezpośrednia siostra. A po niej ją Jaszan zapał przed drugim lotem na treningu, około domu, na obrocie. Tutaj mamy samicę z 19 roku, numer 8123. To jest oglądana samica od Marka Uszulaka. Właśnie po nim się sprawdziły młode bardzo. Bardzo fajnie mi latały. Dały mi duże pociechy. Jej rodzic był właśnie w kategorii B bardzo dobry. W oddziele żały. Tutaj jest rotnik i mój gospodarz super. Był rotowany. Pochodzi od Krzysztofa Skowronka. Dał mi duże pociechy w rozpłodzie. Też widziałem jego dyplomy, to miał dużo czołowych konkursów, ten gołąb. I powiem tak, po nim wszystko co uciągnąłem, to wszystko leciało. I szło wtypowane od razu.
38-48 na głębia. Warto dodać, że w tym roku Krzysztof na skali okręgu jest mistrzem okręgu w kategorii maraton. Maraton ja też w kilku innych kategoriach widziałem, że jest strzałowo. Tak, tak. 50 parę koeficjent ma. Myślę, że to też w regionie i w Polsce będzie bardzo, bardzo fajny wynik. Mam też od Krzysztofa Skowronka samice też. Właśnie w rozpłodzie młodym i tak samo. Tego mi się sprawdzają po prostu. I też ten ciemny samiec numer 560 to był też po samicy z Dolin i po jego samcu. Tego mi uciekł ten samiec. Ale no tego miałem kilka sztuk od niego i się po wszystkich sprawdzały. Teraz zapomniałem tylko wcześniej wspomnieć. To jest numer 3848, był lotnikiem. I to jest linia Hedwonder. Właśnie z szybkiej gołębi. Tutaj mamy samicę, jedną z moich podstaw rozpłodu. Oryginalna DV-ka, 16 rok. Numer 1023. I ona jest 75% deprak, 25% hyskans. I miała też w 19 roku jej wnuka, który miał na 5 wykonane 3 konkursy i był regularnie typowany do drużyny, do okręgu. I potem w roku, w tym roku jej tak sporowałem razem, żeby powrócić trochę na linię, wnuka z babcią. On też jest ciemny, wnuk. Właśnie mają silną krew, bo dużo ciemnych wychodzi z tej rodziny. I był młody, też ciemny. A też potem on ma numer 4374, 19 rok, wnuk. Ja miałem w 20 roku syna, siwego odziło, poszedł po samicy. I był tak samo typowany regularnie. Ja właśnie zwracałem uwagę na takie gołęby, które chodzą pokolenia całe. Całe w sensie linii, nie tam jakiś jeden z linii się wyrwie, tylko rodzice, rodzeństwo, wnuki. Na takich gołębiach opierałem swoją hodowlę. Tutaj chcę przedstawić oryginalnego kraka z 15 roku, numer 16. Teraz go mam czysto uciągnięty na linię. Już takiego zakupiłem. Właśnie po nim też fajnie gołąbki się sprawdzały. Jeszcze jest Julny. W tym roku miał młode. To prawda, to młody był przegapiony, jest bez obrączki, ale go może później pokażemy za chwilę. Jest jeszcze gołąb płodny. I 15 rok to jeszcze nie jest taki stały. Tutaj chciałem przedstawić gołębia z linii Prangę. Ten gołąb był w rozpłodzie u braci Kosińskich, wydał dużo czołowych lotników. No i on też bardzo fajnie leciał po nim. On jest z 13 roku, numer 443. A pochodzi po gołębiach od kobieli. Gołąbek najbardziej płodny. Zaraz pokażemy jego syna przygotowanego. Tej samej barwy połowej. Tutaj mamy syna tego gołębia od braci Kosińskich. Numer 588. Był przylotowany. Chciałem tylko dodać, że był typowany. Bo ja ogólnie gołębia selekcjonuję, które mi się nie sprawdzają, no to po lotach młodych z tym muszę odejść. Tak samo rolnicy, które się nie sprawdzą, niestety odchodzą. Znam tylko, że matka tego gołębia była od Kasowskiego z Liniwej Szwanc. Tak, chciałem jeszcze wspomnieć tylko, że mamy tu jeszcze wnuka do ciemnej samicy oryginalnej 16 roku, numer 1023. On w 19 roku się też przyczynił do pierwszego przodownika oddziałów typowanych i wyzwał się numer przodownika w okręgu do typowanych. Numer jest 4374. I teraz pokażemy jeszcze jego syna. Tutaj mamy syna tego ciemnego gołębia. Numer syna jest 572 20 roku. Bardzo fajnie mi się dały te gołąbki. Tak jak mówiłem, patrzę na całą linię. Czyli chodził fajnie jego ojciec, to jest wnuk oryginalnej samicy. To jest prawnuk oryginalnej samicy. Bardzo fajnie chodził. I jeszcze mam od niego ciotkę już, a ciotka pochodzi już z moich gołębi, bo już trzy pokolenia są u mnie lęknięte.
I ta ciotka była też w drużynie Delby i w typowanych. Tutaj mamy samicę numer 557 z drużyny Delby 19 roku. To jest ciotka do tamtego ogonia 572. To już jest z mojej gołębi. Trzy pokolenia już były umielęgnięte, po prostu były krzyżówki, to już jest z moich linii się wywodzi. Pomieszałem takie krzyżówki. Mam też jej matkę, która była jej matka otowana. I mam jeszcze jej brata i siostry w rozpłodzie. I po tej bracie i siostrze młode był w 20 roku tak samo otowane. I tak samo fajnie wszystko chodzi. Nie tylko ona chodziła, też i dalsze pokolenia. Tak, chciałem tylko wspomnieć, bo wcześniej zapomniałem. To jest córka kraka, którą wcześniej prezentowałem. Niestety była przegapiona i jest bez obrączki. Dlatego będzie też niższa cena. A proszę zobaczyć, jaka jest dziobata, już jako młodzik. Będzie fajna samica. Nie tylko z wyglądu, ale też i w rozpłodzie. Tu mamy gołąbka z 16 roku. Końcówka 231. To jest właśnie z gołębi krzyżówka Fos razy krak. I jeszcze tam jest linia. Jeszcze jedna broszka, zapamiętam. A to ciekawe, ponieważ mi też fajnie moje wychodzą kolorowe. I też rzuca często bułę takie. Zobacz gołębnika. Tutaj mamy gołębia z 19 roku z drużyny typowanych. Numer 3323. Jego babka to jest oryginalna samica Fos czerwona, dlatego też ma przez to ma takie czerwone pióro lekko. I pochodzi po Fos razy Hyskens. Bardzo szybki gołąb. Tutaj mamy lotnika z 20 roku. To jest ojciec jego. Ojca jego zakopiłem od Krzysztofa Trzaskalika, okręg bielsko-biała. Jest też co roku Krzysztof czołowym hodowcą w okręgu w różnych kategoriach. I matka była moja dekraga ze Hyskens. Ja młody mi bardzo fajnie chodził. Było takie filmy na uczniów pierwsze 50 na oddział. I mamy gołębia z oddziału 033, 18 rok, numer 5657. To jest oryginalna samica zakupiona jako młoda od Krzysztofa Trzaskalika. I to jest wnuczka dwóch jego szybkich linii. I sprawdzona na każdym dystansie. Bo jej dziadek to jest szaleniec. Podstawowa linia. Był pierwszym rodnikiem regionu. Już nie pamiętam w którym roku. Opierała właśnie swoją hodowlę na tych gołębiach. A matka to jest od MTM Pałka. Numer ten matki 901. Właśnie Czoskali Krzysztof dostał ją jako w prezencie. Wydaje mu bardzo szybkie młode. Z jednej i z drugiej linii jest dużo pierwszych konkursów. I też w maratona szaleńca ma. I kiedyś też 2-3 lata temu w kategorii F jako w młodych miał wnuka po szaleńcu, który miał koeficjent 15. 15 bodajże. Nie dobrze pamiętam. Był w prezentacji Polski, jakieś miejsce miał, a nie z tej gołębi, z szaleńca. Tutaj mamy młodego gołębia z tego roku. Jego numer jest końcówka 157. Jej babcia była Ognana Doldin, o której już wspominałem wcześniej. Jej ojciec był w drużynie Delby, numer 560 Ciemny Białorod. A matka, to jest samica, która również lotowana, jest 20 roku, pochodzi po jędzenie 567 razy samicy od Marka Uszulaka. Może pokażemy jeszcze ojca dwa razy. Tu mam jej ojca, który był w drużynie Derby 560. Z dwóch stron lotniki są w tym młodym. Co najciekawsze, Doldin była ciemna.
I on też dorzuca ciemny ten, ciemny mol, tam jeszcze rodzeństwo tego, którego gniazda, to jest właśnie ten ciemny samczyk wyszedł. To chciałem tylko jeszcze pokazać, to jest grono w prezencie od kolegi Zdzisława Szymborskiego. I to jest ojciec ciemnego gonia, który był wcześniej prezentowany. Numer 437-419 roku. Który był w drużynie typowanych, wyceniony przewodnika okręgu. Co ja chciałem powiedzieć? Najciekawsze, gołom od kolegi bez obrączki. Koło taki lekko bulawy, dziewaty. Dostałem go w prezencie i od razu w następnym roku, tylko dostałem go na jesień. W 18 i w 19 roku od razu po nim młody 5x3 konkursy i jego siostra na 5x3 konkursy. Ta siostra też miała konkursy, dwa miała w pierwszej sesji na oddział. Szybkie gołębie. Tu mamy jeszcze samicę z 19 roku, lotowaną. Numer 4301. Ona wywodzi się z linii Dekrak razy Hyskers. Bardzo fajnie chodziła i chciałem tylko dodać, że miałem też jej kuzyna. W sensie no, ona jest po synu Dekraka, razy Dekrak, miałem wymianą parę, a tamten kuzyn był po ojcu. I właśnie tamten miał, gdyby nie to, że miał trochę przyliczony czas, mógł być w pierwszej dziesiątce w oddziale mieć konkurs. Tam na pierwszym locie w 19 roku. Także jeden i drugi chodził. Jeszcze miałem po jej ojca bracie, też potem do Kraku. W sumie miałem trzy gołębie z tej rodziny, po taki szymel. Na linie Tiger był napolowany. I miał tak samo 5x3 konkursy. Po czwartym locie miał komplet, z tego roku mi po prostu spóźni. Numer był 4307. Ten szymel. Te dekraki to ogólnie dużo mam gołębi rozhodowane na linie dekrak, pokrzyżowane i fajnie mi się to sprawdzało. Ja chciałem się zaprezentować. Są gołębie z 20 roku, z gniazda. Samiec, końcówka 515 i samica 514. Co najciekawsze, w 19 roku po jędzynce z Janzynka była z molemanem. Były dwa młode, na 5x4 konkursy miały. Były w drużynie derby i w typowanych. A tutaj rok później mamy innego samca, Hedwondera, lotnika, od Skowronka. I mamy tak samo szybko latały. To są akurat dwa z gniazda, a były z pierwszego lęgu, a były jeszcze dwa z drugiego lęgu. I tak, albo te przelatywały dwa razem, albo jeden zaraz drugi i tamte w ciągu 3 minut latywały z drugiego gniazda. Ta samica na przykład była z pierwszego lotu w pierwszej 50, a z drugiego była jak 53 na oddział. Po dwóch lotach była tam 607 w klasyfikacji lotnika. A Sajan był podobnie, bo tam koło 20 miejsca, tam 18 czy 20 był jako lotnik. I dopóki mi gołębie nie zachorowały, to miały 3-3. Dopóki później mi zachorowały, to po prostu już było gorzej. Przez moją winę, bo niepotrzebnie wpuszczałem, były takie 3 gołębie, które mi się spóźniały. Przychodziły w tygodniu i niepotrzebnie wpuszczałem i przyniosły, a do mnie zlaziły całe stado. Chciałem tylko pokazać, że ta Janzenka została mi ponownie gołębie do siebie, była inwidowana. Tutaj mam jej córkę 20 roku po Hedwonderze, numer 514. To mam wnuczkę Janzenki po półbracie Otty. Tylko że tutaj był pierwszy dziadek jest moleman, a i ojciec jest 567. To jest wnuczka Janzenki, a tu jest córka. Jakie są podobne do siebie. No i wynika tak samo, to tak samo leciały. Nie było różnicy, czy córka, syn, czy wnuczka. Dziękuję wszystkim za uwagę. Osoby, które nabędą te gołębie, chciałbym, żeby były ze mną w kontakcie. Chciałem, żeby ktoś kontynuował moją pracę, bo są, gołębie są po selekcji. Myślę, że materiał jest godny polecenia. Mówię, za niewielkie pieniądze. Po prostu ktoś może nabyć dobry materiał i pociechę na lata.